Obrazy i rzeźby niezwykłego i cenionego artysty Bronisława Chromego można oglądać w Galerii na Styku w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie. Bronisław Chromy to artysta uniwersalny, bo tworzy rzeźby, obrazy, medale, a ostatnio nawet zadebiutował jako pisarz, wydając swoją autobiografię. Najbardziej kojarzony jest jednak z rzeźbą. Na krakowskich bulwarach wiślanych można oglądać Smoka Wawelskiego, jego autorstwa, czy pomnik psa Joka jako symbol wierności. 26 października w Szanowskiej Galerii na Styku odbył się wernisaż wystawy tego artysty. Zaprezentował tu kilka swoich rzeźb wykonanych z brązu, ale także powstałych z wykorzystaniem kamieni, tak charakterystycznych dla Chromego. Oczywiście z racji ograniczonej przestrzeni wystawowej są to dzieła małych rozmiarów. Na pierwszy plan wysuwają się zresztą pokazane tu obrazy Chromego. Goście, którzy przyszli na wernisaż wystawy, zgodnie przyznawali, że w obrazach twórcy uwagę zwracają mocne, ale ciepłe barwy wykorzystywane przez artystę. Sam Chromy przyznaje, że z radością i optymizmem patrzy na życie, więc podobny klimat mają też jego prace. Jak ktoś przeczytał moją autobiografię pod tytułem Kamień i marzenie, to zobaczy, jak to życie nie było łatwe, ale udało się po prostu. Ja nie powiem, nie mogę narzekać na brak doznań. Bronisław Chromy, mimo podeszłego już wieku, bo przyznał, że wkracza w 88 rok życia, pojawił się na wernisażu swojej wystawy w Chrzanowie. Mimo upływu lat wciąż jest otwarty na ludzi i to, co go otacza. Przede wszystkim przyrodę, która jest głównym tematem jego obrazów. Tworzy je w swojej letniej chacie na Mazurach, gdzie natura potrafi zachwycić. Natura jest tak urocza, że nie pozwala mi przejść obojętnie. I dlatego ja tam maluję, intensywnie maluję, wstaję o świcie, ponieważ jest światło inne. Obrazy tego artysty urzekają nie tylko ferią barw, grą świateł i ciepłem. Zaskakują wręcz lekkością, jaką się w nich czuje. To jest tak, któryś z kolegów malarzy mówi do mnie, no dobrze, ale jak ty tymi łapami ciężkimi, rzeźbiarskimi malujesz takie subtelności? No to rzeczywiście ciężko. A ja zacytowałem Michała Anioła. Si dipendi per la tête, non per la manette. Czyli maluje się głową, a nie rękami. Bronisław Chromy już po raz drugi prezentuje swoje dzieła w tej szanowskiej galerii. Tym razem mamy pewien przekrój jego twórczości, bo pokazywane prace powstawały w różnym okresie życia. Na pewno warto się wybrać i je zobaczyć. Wystawa otwarta będzie jeszcze do 26 listopada, a być może w przyszłości zobaczymy w Chrzanowie inne dokonania tego artysty. Podczas wernisażu wystawy profesor Bronisław Chromy stwierdził bowiem, mam nadzieję, że jeszcze stworzy w życiu parę ciekawych rzeczy. Trzymamy za słowo i czekamy na kolejne chrzanowskie prezentacje jego twórczości.